Cześć, witajcie na kanale Brit Polska. Z tej strony Marta i Pianka i dzisiaj dla Was mamy specjalny odcinek jesienny. Mamy dla Was dzisiaj kilka porad, jak fajnie spędzić spacer jesienny z Waszym psiakiem. Co robić na dworze, kiedy robi się coraz chłodniej, kiedy dni są coraz krótsze? Zacznijmy od tego, że trzeba koniecznie wykorzystać liście. Jak widzicie, w parku już robi się coraz bardziej żółto, coraz bardziej czerwono, więc grzechem byłoby nie skorzystać z wielkich kupek liści, które psiaki po prostu uwielbiają. Uwielbiają w nie wpadać, uwielbiają się w nich bawić. Ale pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie, co kryje się w takiej kupce po prostu liści. Dlaczego? Ponieważ mogą być w nich potłuczone butelki, mogą być różnego rodzaju dołki, w których Wasz psiak może niechcący skręcić swoją łapkę. Jeżeli macie taką kupkę liści u siebie na działce, jesteście wygrani. Możecie na przykład pod liśćmi poukrywać smakołyki i sprawić, żeby Wasz psiak tego poszukał. Przez cały rok możecie też wykorzystywać środowisko naturalne, czyli na przykład zrobić fantastyczne miejsce do węszenia dla Waszego psiaka. Znajdźcie drzewo, w którym możecie ukryć smakołyki, na przykład takie pęknięte jak to tutaj. Ewentualnie możecie użyć też po prostu kory drzewa, gdzie upchniecie kawałeczki specjalnie dla powąchania Waszego psiaka. Jesień to też doskonała okazja do tego, żeby zrobić sobie prawdziwy plan zdjęciowy. Zabierz swojego ulubieńca do parku, weź garść smakołyków i poróbcie sobie jakieś fajne wspólne foteczki na tle doskonale obarwionych drzew. Jana? Jesień to też doskonała okazja do tego, żeby zabrać się ze swoim psiakiem na jakąś fajną, dłuższą wycieczkę albo interesujący spacer. Być może to jest właśnie ten moment, kiedy możecie wybrać się nieco dalej od swojego miejsca zamieszkania, powęszyć gdzieś, przejść się na przykład pustymi ulicami albo w miejscach, w których normalnie jest dużo turystów. Możecie zrobić doskonały spacer węchowy. Przede wszystkim dlatego, że temperatura nie jest już tak wysoka i większość psiaków, które na przykład, jak Pianka, nie przepadają za upałami, doskonale czują się w takiej atmosferze. Jeżeli macie psa krótkowłosego lub takiego, który gorzej znosi zimniejsze temperatury, a zobaczycie, że i Wam doskwiera mały chłód, sprawdźcie nasz odcinek o ubrankach. Na pewno dowiecie się z niego fajnych rzeczy. To także doskonała okazja do tego, żeby zrobić przegląd zdrowotny swojemu pupilowi. Możesz sprawdzić, czy Twojego psiaka nic nie boli, oglądając nasz odcinek i poznając pierwsze oznaki, że coś może być nie tak. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy z Twoim zwierzakiem wszystko jest w porządku, zawsze udawaj się na kontrolne wizyty do lekarza weterynarii. On najlepiej powie Wam, jakie badania trzeba zrobić, żeby zwierzaka utrzymać w zdrowiu przez całe życie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w naszym jesiennym odcinku. Mamy nadzieję, że może ktoś z Was ma jeszcze jakieś inne fajne pomysły na to, jak spędzić jesienną aurę w parku czy też w domu na robieniu fajnych rzeczy. Dzielcie się z nami swoimi pomysłami w komentarzach. My oczywiście na wszystkie czekamy, czytamy i sprawdzamy, co Wy macie ciekawego do zaoferowania. Pamiętajcie o łapce w górze, dzwoneczku i subskrypcji, po to, aby nie przegapić żadnego z naszych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym. Pa!